Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś materiał dosyć nietypowo, bowiem o godzinie 12, więc jeżeli spojrzysz teraz na swój zegarek i zobaczysz, że jest godzina 12, to wiedz, że w tym momencie, gdy ten film się opublikował, ja już jestem w końcowej fazie lotu do Pragi. Teraz pytanie, Nexus, co ty będziesz robił w Pradze, po co tam jedziesz? This is esports at its greatest. The moment we've all been waiting for. Zostałem zaproszony przez Blizzard Entertainment na świetną imprezę, która nazywa się Road to Blizzcon i jest to impreza, która jest turniejem bardziej przeróżnych gier Blizzarda i ten turniej zadecyduje, albo na tym turnieju, wiecie, drużyny będą walczyć o to, kto pojedzie na BlizzCon 2015, które odbędzie się już niedługo, bo w listopadzie, o ile się nie mylę. Dlatego też teraz jest ostateczna faza, która, mówię, zadecyduje, kto trafi, pojedzie na BlizzCon walczyć o sławę, o pieniądze, o miejsce super i pieniądze i w ogóle. Więc napisał do mnie Blizzard Entertainment z pytaniem, czy chciałbym się przejechać. Ja mówię: No dobra, spoko, jak najbardziej, więc jest to sponsorowany wyjazd, jestem jak najbardziej zadowolony z tego. Więc będą tam takie gierki jak Hearthstone, Heroes of the Storm, Starcraft, World of Warcraft, wszystkie te gry, które są kompetytywne, będą właśnie tam rozgrywane. Ja oczywiście, jak już będę troszeczkę zainteresowany bardziej World of Warcraft, choć zobaczymy jak to będzie, najprawdopodobniej będę siedział i oglądał wszystkie gierki. Z mojej strony możecie spodziewać się relacji z tego eventu, wszystko co trzeba będzie zobaczyć, wszystko co będziecie chcieli zobaczyć, ja wam pokażę, będziemy chodzić dzień pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, więc wszystko będzie taki troszeczkę mała vlogowa seria niedługo, znaczy taka, wiecie, powiedziałbym surowa z kamerą po prostu, więc mam nadzieję, że wam się oczywiście te filmy spodobają i nawet jeżeli ten film wam się podoba, to możecie ocenić. Ja jeszcze mogę powiedzieć od siebie, że będzie tam Overwatch, więc jeżeli Blizzard pozwoli, to postaram się go nagrać dla was na kanał, wiecie, taki gameplay, postawię kamerę, zacznę nagrywanie, pogramy sobie troszkę w Overwatch, ja porozmawiam na jego temat, jeśli nie, no to mam nadzieję, że chociaż sobie troszkę pogram, no i opowiem wam o tym, jaki ten Overwatch jest, bo sam nie mogę się doczekać, a jeśli, wiecie, jeśli uda mi się jakiegoś dewelopera znaleźć gdzieś tam w ciemnej uliczce, to go przycisnę do ściany i powiem, oczywiście trzymając kanapkę w ręku przy jego gadle: gadaj kiedy beta Legionu, gadaj kiedy beta Overwatch, już! Więc muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, od dawna nie miałem tak naprawdę okazji, żeby gdzieś dalej pojechać, a Praga, no to w Czechach byłem może raz w życiu i w Pradze byłem chyba tylko przejazdowo, choć tak mi się coś takiego wydaje. Więc ja chciałem podziękować Blizzard Entertainment za to, że zaprosili mnie na tą zacną imprezę. Mam nadzieję, że będziecie oglądać tą relację, no i oczywiście oceniać te filmy, jeżeli wam się podobają. No i w takim razie ja biorę się dalej za nagrywanie, bowiem nie chcę zostawiać kanału na parę dni bez żadnych materiałów, więc lecimy.